O co chodzi z tą równocennością atomów wodoru? W jednym ze starszych arkuszy CKE, ale nie aż takim bardzo odległym od nas, pojawiło się zadanie, w którym trzeba było ustalić, czy to jest prawda, czy fałsz, że atomy wodoru w jonie H3O+, oraz w jonie NH4+, są równocenne. Czy jest to prawda, czy fałsz? No to rozkminimy sobie po kolei, o co tutaj chodzi. W szkolnym podejściu wygląda to często tak, że uczymy się najpierw, że ok, jest cząsteczka wody, czyli atom tlenu, dwa atomy wodoru do tego i tutaj mamy wiązanie pojedyncze, typu sigma oczywiście, no i pojawiają się jeszcze dwie wolne pary elektronowe na atomie tlenu. Gdy my tworzymy ten jon oksoniowy, to tak jakbyśmy dołączali tutaj H+, i od razu widzimy, że pojawia nam się kwestia tego wiązania koordynacyjnego, czyli właśnie donorem dwóch elektronów jest ten atom tlenu, dawcą, a akceptorem jest w tym momencie wodór, który tutaj jest przyłączony. I z tego powodu, że tutaj on miał dodatni ładunek na sobie jako proton, który przyłączaliśmy, to można też to określić w ten sposób jest jak najbardziej w porządku, ale można to też określić w taki sposób, że cała drobina ma ten ładunek dodatni. No i teraz jak się patrzy na to w ten Sposób, to kojarzy się, że generalnie ten wodór, który tutaj dołączyliśmy jest jakiś inny, ten tutaj na samej górze jest jakiś innym atomem wodoru, niż te dwa, które są tutaj wcześniej. I można by powiedzieć, że przecież skoro on się tutaj czymś różni, bo ma wiązanie koordynacyjne, jest akceptorem, a reszta ma wiązania standardowe, no to, że generalnie coś tutaj jest z nim nie tak i że po prostu nie będzie równocenny. I niestety, ale jest to myślenie powodujące, że doprowadzamy się do błędnych wniosków. Jednak zanim do tego przejdę, skoncentrujmy się tak samo na amoniaku, który wygląda następująco to i też może się nie kojarzyć z podobną sytuacją, która jest tutaj dość analogiczna. Czyli mamy właśnie atom azotu z wolną parą elektronową i ta wolna para elektronowa przyjmuje tutaj atom wodoru, dokładnie kation wodoru i można powiedzieć, że cała drobina ma ładunek dodatni. No i jak sobie na to spojrzymy, to można by pomyśleć, że jak oderwiemy przykładowo ten atom wodoru, to będzie coś innego niż jakbyśmy oderwali ten atom wodoru. Ale zauważ, że nieważne, który atom wodoru byśmy nie oderwali, to tak naprawdę pozostaje nam dalej to, co mieliśmy wcześniej. I to jest właśnie ta odpowiedź co do równocenności. Co to jest ta Równocenność Równocenność oznacza, że jeżeli dwa takie same atomy wodoru oderwiemy, to dalej musimy uzyskać dokładnie taką samą strukturę, która nam tutaj pozostanie. W tym kontekście nawet nie same atomy wodoru, a kationy H+, będziemy odrywać. No to w takiej sytuacji co się stanie, jak oderwiemy tutaj? No wiadomo, powstanie, pozostanie nam amoniak. Właściwie to mogę zabrać o w ten sposób i ta warna paraelektronowa zostaje tutaj. Natomiast co się stanie w momencie, w którym oderwiemy przykładowo tutaj kation wodoru? Oczywiście pozbywamy się ładunku razem z tym i teraz następuje swego rodzaju... To znaczy, mamy sytuację taką, w której, owszem, ten atom azotu ma w tym momencie dwa elektrony, które ja jak najbardziej chętnie by sobie położył tutaj jako wolna para elektronowa, natomiast ta wolna para elektronowa, która była właśnie tym wiązaniem koordynacyjnym, taką część stanowiła, to tutaj dzieli się nią i uwspólnia ją właśnie z tym atomem wodoru. Czyli wygląda to w ten sposób, że po prostu jeden elektron pozostaje dla atomu azotu, ma on w tym momencie pięć, drugi elektron dla atomu wodoru. I w tym momencie widzimy, że to co powstało nam, to dalej jest robina NH3. I dokładnie ładnie tak samo trzeba było podejść do jonu oksoniowego, bo jeżeli oderwiemy sobie drobinę H+, z tego miejsca, no to jak najbardziej ta wolna para elektronowa wraca na swoje miejsce i mamy dalej cząsteczkę wody. Ale jak oderwiemy drobinę H+, z tego miejsca, która jest tutaj, o, w ten sposób, to znowu mamy analogiczne przegrupowanie. Tutaj mamy dwa elektrony, które nam pozostają w tym miejscu, więc po prostu atom tlenu bierze sobie to jako wolną parę elektronową, natomiast w tym kontekście atom wodoru, który tutaj miał wiązanie donorowo-akceptorowe właśnie z atomem tlenu bierze jeden elektron stąd dla siebie. Tak można do tego najprościej podejść. Oczywiście nie jest to struktura cząsteczki wody, która się tworzy, bo tutaj też jest oczywiście przegrupowanie w przestrzeni, czyli mielibyśmy tutaj tą wolną parę elektronową, a tutaj ten atom wodoru, ale to tak orientacyjnie rysuje, żeby też wiedzieć, o co chodzi z tą równocennością. Czyli wszystkie te trzy atomy wodoru w jonie oksoniowym, jak również wszystkie te cztery atomy wodoru w cząsteczce amoniaku są równocenne i z tego trzeba sobie koniecznie zdawać sprawę do matury i mieć tutaj jasność zrozumienia tego zagadnienia. Częstą taką strukturą, którą możemy spotkać i która już raz na maturze pojawiła się nawet w kontekście L-karnityny, czyli detergentu, tam była właśnie czwartorzędowa amina, no to jest taka struktura, w której to przykładowo atom azotu posiada na sobie dodatni ładunek. Tworzy równocenne cztery wiązania z atomami wodoru albo po prostu innymi podstawnikami. W kontekście chemii organicznej to mogą być na przykład grupy alkilowe lub arylowe. I taka drobina to jest właśnie też coś, co może przedstawiać nam kation NH4+, i jest jak najbardziej również prawidłową strukturą, po prostu atom azotu pozbył się jednego elektronu, stąd też właśnie ten kation NH4+, jak tutaj sam wzór wskazuje, ma dodatni ładunek. Podobnej sytuacji możemy spodziewać się również po jonie oksoniowym, który również jako tutaj atom tlenu może pozbyć się jednego elektronu i w ten sposób pozostaje mu owszem jedna wolna para elektronowa, ale dodatkowo tworzy zwykłe wiązanie typu sigma w tym miejscu i też jest to jedna z możliwych do rozrysowania struktur rezonansowych w tym miejscu. Te nawiasy, które piszę, one są opcjonalne, ale żeby po prostu zebrać wszystko w jednym miejscu pokazuje od razu, jak to powinno się prezentować. I widzisz, że na tej podstawie od razu widać w tych wzorach, które napisałem niżej, faktycznie ta równocenność ma większy sens. Natomiast samo nauczenie się tylko jednego wzoru tego związaniem koordynacyjnym może prowadzić do błędnych wniosków. I niestety, ale przez to, że tak mówi podstawa programowa, że tego trzeba się nauczyć, jest to na to nacisk w szkole, że wiązanie koordynacyjne musi być. Często jest pomijana możliwość rozrysowania tej drugiej struktury, a warto mieć tego świadomość, bo to od razu pozwala na doprowadzenie do bardziej sensownych wniosków. Zadanie, w którym trzeba było zinterpretować ten fakt, znajdziesz dokładnie omówione tutaj. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale, są darmowe i dostępne bez reklam, a jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.